Przebywający w areszcie ksiądz Michał Olszewski dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy go wspierają. Podziękowania kieruję też do rodziny Radia Maryja i telewizji Trwam za wsparcie modlitewne i informacyjne. Zatrzymany ksiądz ma kontakt tylko ze swoim obrońcą, mecenasem Krzysztofem Wąsowskim, który przekazał rodzinie Radia Maryja podziękowania. Ksiądz Michał dzięki radiu, które ma w celi, może słuchać i docierają do niego pewne informacje, szczególnie te audycje, różne informacje medialne, które jego dotyczą też. W liście ksiądz Michał Olszewski dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, środowiskom katolickim, parafiom, społeczności Profeto oraz mediom katolickim i niezależnym. Za wszelkie wsparcie informacyjne i modlitewne. Szczególnie dziękuję osobom cierpiącym, samotnym i chorym, którzy mnie wspierają. Wszystkich polecam, sprawując Eucharystię, nie zapominając o tych, którzy mnie oskarżają i źle mi życzą. Z błogosławieństwem ksiądz Michał. W sprawie przetrzymywanego kapłana kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotkało się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, domagając się od niego skutecznej reakcji. Tortury to jest przekroczenie pewnej granicy, pewnego Rubikonu. I wobec tego reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich powinna być reakcją nadzwyczajną, nie tylko taką, żeby to zbadać. Społeczeństwo nie może o takich sprawach zapominać. To nie może być jakiś incydent. Stało się coś naprawdę zupełnie niebywałego. W intencji torturowanego księdza Michała Olszewskiego modlą się wierni w całym kraju. Gromadzą się także na manifestacjach w wielu miejscach Polski oraz czuwają przed aresztem śledczym w Warszawie-Służewcu, gdzie kapłan jest przetrzymywany.